USA, loteria dla zaszczepionych. Wysoka nagroda USA, $1 000 000 dla zaszczepionych. Wylosują 5 osób. Znak zapytania. Wszyscy dorośli mieszkańcy amerykańskiego stanu Ohio, którzy przyjęli co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, będą mogli wziąć udział w loterii, a nagrodą w niej jest $1 000 000. Akcja ma zachęcić do szczepień. Przygotowano w sumie 5 nagród po $1 000 000 amerykańskich. Pierwsze z 5 zaplanowanych losowań odbędzie się 26 maja, kolejne będą przeprowadzane w tygodniowych odstępach, ogłosił w środę gubernator Ohio Mike DeWine. Dodał, że nagrody zostaną opłacone z funduszu pomocowego finansowanego przez rząd federalny. Stan proponuje także loterię dla niepełnoletnich, zaszczepionych mieszkańców. Do wygrania będzie 5 pełnych 4-letnich stypendiów na jednej ze stanowych uczelni. Wiem, że niektórzy powiedzą: DeWine, jesteś szalony. Ta milionowa loteria to strata pieniędzy, ale w rzeczywistości, na tym etapie pandemii, gdy szczepionka jest dostępna dla każdego chytnego, prawdziwą stratą jest śmierć na COVID-19, napisał gubernator na Twitterze. Do środy w USA pełen cykl szczepień przeciwko COVID-19 przeszło ok. 117 milionów mieszkańców, ponad 1/3 populacji. Z powodu malejącej liczby infekcji i sceptycyzmu wobec szczepionek w ostatnich tygodniach tempo wykonywania zastrzyków jednak spada, zauważa agencja Reutersa. Władze poszczególnych stanów starają się więc na różne sposoby zachęcić do przyjmowania szczepionki. W New Jersey i Connecticut zaszczepieni mogą liczyć na darmowego drinka w barze. Pracownicy stanowi w Maryland po zastrzyku dostaną $100. W zeszłym tygodniu gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo ogłosił, że osoby, które przyjmą szczepionkę na stadionach, przed meczami drużyn basketballowych Mets i Yankees będą mogły za darmo obejrzeć rozgrywkę. Prezydent USA Joe Biden wyznaczył swojej administracji cel zaszczepienia 70% dorosłej populacji do amerykańskiego Dnia Niepodległości, obchodzonego 4 lipca. Masowa kampania szczepień była kluczowa dla opanowania epidemii w USA, gdzie do tej pory SARS-CoV-2 zakaziło się ponad 32 milionów osób, z których 585 tysięcy zmarło. Zarówno sumaryczna ilość infekcji, jak i zgonów w USA jest najwyższa na świecie.